Tu jest niesamowicie. Zobaczcie tą przestrzeń. To był chyba bar. Tak mi się wydaje. Witam wszystkich. Zwiedzamy dzisiaj opuszczone zakłady w mieście. Zobaczcie, jaka galeria obok. A my zwiedzamy pustostany. Jest jakieś wejście. Zobaczymy, czy da nam się w ogóle gdzieś tędy dojść. Czy to będzie ślepa uliczka. No tu jest ślepo. No i się skończyła nasza wycieczka. Nie, co ty mówisz? Jest winda na górze. Ale z smarem śmierdzi. Ale jest winda? Jest, są te ciężary. Przecież uwaga. Gdzie schody? No tu. A, są schody. Ja już się wystraszyłem. Do po eksploracji. Ale się uda. Fabryka, zakład dziwny, bo wszędzie są nowe okna. Zobacz. Nowe okna, zakupy kasy, a w środku puste przestrzenie. O kurczę. Takim olejem śmierdzi, nie? Zaduch jest w ogóle straszny przez te okna. Są nowe ściany, nie puszczają powietrza. Z duszy. Okna kosztowały fortunę. I są powybijane. Idę na drugą część. Budynek tak jakby po części został wyremontowany, ale no tylko okna. Tam jest przejście do drugiego pomieszczenia. Zobaczcie, jakie wielkie to. To jest bardzo dziwne, że taki budynek, ale konstrukcja. I w sumie parter tego budynku jest działający. Jest działający, są sklepy. A tutaj piętra jeszcze nie działają. Okna są z przodu wymienione, z tyłu też wymienione, choć jeszcze nie wiem po co. Chyba od razu to robili, bo mamy windę kolejną. Tu jest niesamowicie. No tu jest. Ja idę wyżej, jaka winda fajna. Dobrze to wygląda. Zdrowy budynek do remontu. Tak to z zewnątrz wygląda. Nie wiem, jak to wysoko. Ale ilości ptasich bobów to jest masakra. I ostatnie piętro. Tak ładnie. O, jest winda. Też przestrzeń podzielona. Tu nie wszystkie okna są wstawione.
Niektóre są zamurowane. Zobaczcie tą przestrzeń. Ale jeśli już są te okna wymienione, to czemu ja tu wszedłem tak łatwo, bez problemu? Powinno to być zabezpieczone w taki sposób, żeby nic się tu nie dostał. Ale zacieki. A ja, my tu weszliśmy bez problemu. Najmniejszego. Następna hala. Bardzo ciekawy obiekt. Głównie przez to, że zobaczcie, wybite okno. Wybite okno. Głównie przez te przestrzenie. Tam są jakieś jeszcze pomieszczenia. Przejdę się tam. Że jeśli by ktoś chciał wyjść, to musi się śpieszyć tutaj. Wkrótce może być to już niedostępne. Oczywiście o przeznaczeniu tego budynku napiszę w komentarzu do filmu. Tu jest jakieś zejście na dół. A tam chyba wejście na górę. Zaraz sprawdzę. Oczywiście, jeszcze da się wejść na górę. Już jestem, idę na górę. Fajne takie zakamarki, lubię tak chodzić. Plama oleju, bo to nie woda. Pamiętam, że jest winda. Tu jest wyjście na dach, zobaczcie. Normalnie otwarte. Bez problemu można wejść. I tu będzie szyb windy. Znaczy... O kurczę. Jesteśmy nad szybem. Tu jest winda zamocowana. Napęd windy. Ale chyba coś tutaj brakuje. Silnika. To jest sobie zabrał. W tym miejscu. I podwiesił windę lub przeciwwagę. No po kubeleczce. W ogóle nie przeznaczonej do tego. No zobaczcie, bo dach jest naprawiony. Tam jest kolejny jakiś szyb. Nie wiem, jak się tam dostać. Znaczy szyb, no jakaś wieża na dachu. Jestem w jakimś klubie. Prawdopodobnie był to jakiś klub. Kolory na to wskazują. Tak mi się wydaje. To jest podłoga, płytki. Tu był chyba bar. Tak mi się wydaje. Tak to wygląda na bar. To jest strój taki klubowy. Całkiem ładnie. Tam ciekawe. Schody na górę. Gdzie nigdzie nie da się dojść. Ale ktoś
szukał przejścia. Także fajne pomieszczenie. Tutaj najprawdopodobniej łazienki. Kolory. Tapety czarne. I do klubu. Tak mi się wydaje, że to był klub. Tak. Czarny sufit. Klub się znajduje, ale całkiem przyjemne miejsce jest spore. A gdzie to się wchodziło? Do klubu, którędy. Chyba tamtędy, gdzie drzwi są zamurowane. Tam widać. O, tutaj się wchodziło do klubu. Urbex to był 2015, mamy 2019, więc troszkę to stoi. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam.